Dom na końcu szosy. Wojna 1920 roku. Zniszczenia wojenne i nierozwiązane problemy społeczne sprawiły, że państwo polskie po odzyskaniu niepodległości nie mogło stać się domem dla wszystkich. Tysiące ludzi w miasteczkach, takich jak Mordy, gdzieś na końcu szosy, żyło w ubóstwie. Na taką Polskę najechała latem 1920 roku Armia Czerwona. Jej nadejście zapamiętał Felix Hajewski, mieszkaniec wsi przy szosie Siedlce-Mordy. Gdy wojna bolszewicka ogarnęła nasze okolice, wieści o jej postępach mieliśmy przez dziadka, od pana dziedzica hrabiego Przewłockiego, który co tydzień bywał na folwarku. Bolszewików poprzedzały opowieści, że nie uznają oni Boga, zabierają fabryki, ziemię, inwentarz i tworzą własność wspólną. Nawet żony mają wspólne. Na wszystkich padł blady strach. We wsi zostało 10-12 odważniejszych młodych chłopów. Z kobiet została tylko moja matka. Jako że była w ciąży oraz dla przyhamowania zapędów mego 33-letniego wówczas ojca, który dowodził pozostałymi we wsi chłopami. A ojciec był narwaniec, wielki raptus, odważny dawny bojowiec z PPS. Konna rozwiedka bolszewicka, 4 czy 5 kozaków, pojawiła się na początku sierpnia, przed wschodem słońca. Mordy zostały zajęte 9 sierpnia. Ojciec utrzymał oddział w pogotowiu, a Felix ukrył się z dziadkiem, gajowym państwa Przewłockich, we dworskiej leśniczówce. Stamtąd obserwował, co się dzieje na szosie i w miasteczku. Do leśniczówki co drugi dzień przychodziła po mleko znajoma Żydówka z Mordów. Przynosiła mi wspaniałe chałki i kajzerki chrupiące. Z przerażeniem słuchałem jej opowieści, jak to czerwoni rządzą w Mordach. Rozstrzelali policjantów i nauczycieli, którzy nie zdążyli uciec. Uwięzili felczera Makowskiego, jedynego lekarza w okolicy, i jego żonę, znaną położną, oraz bogatszych mieszczan Polaków. Gitla Fink, córka właściciela sklepu bławatnego w rynku, sporządziła listę, według której dokonywano aresztowań i przesłuchań. Bolszewicy próbowali przekonać do siebie najbiedniejszych mieszkańców Rzeczypospolitej. Tych, którzy nie mieścili się w polskim domu. Do tych właśnie bezdomnych przyjechali w gości, jak pisał Stefan Żeromski. Czemu ugościła ich Gitla Fink, a nie chcieli tego zrobić chłopi z oddziału ojca Feliksa? Czemu zamiast rewolucji wyczekiwali oni tylko polskiej kontrofensywy, jak wspomina Felix? W święto 15 sierpnia zaczęło się piekło. Bolszewicy dzień i noc uciekali na wschód. Czekaliśmy na naszych. A ojciec zorganizował swoją partię. Założyli biało-czerwone opaski. 4 z nich tuż przy szosie, zaraz za wsią, podpiłowywało codziennie grubą sosnę, żeby można było szybko dorżnąć ją na sygnał w nocy. 6 innych i ojciec czatowali przy byle jak naprawionym moście na Liwcu. Gdy czerwoni z trudem się przeprawili, informowali się, którędy najbliżej do Bugu. Nocą kierowano ich prosto szosą na Mordy. Wówczas część uzbrojonych chłopów atakowała kolumnę i robiła rejwach. Strzały, granaty, salwa, że to niby wojsko. Ura! Atakuje! Wtedy oddziałek w lesie szybko podrzynał przygotowaną sosnę. Chłopi zwalali ją na szosę, a sami cofali się w las. W popłochu i nieopisanym strachu bojcy odczepiali konie od wozów, siadali po dwóch i uciekali, byle dalej. Chłopi wciągali wozy do lasu i brali to, co było zrabowane, na użytek wsi. Czekali na następną noc i następne przygody. Tak zapamiętał to 7-letni Felix Hajewski. Ale narażać życie to żadna przygoda. Co naprawdę kryło się w samym rdzeniu tego ich entuzjazmu? Ziemianie, tacy jak rodzina Przewłockich, bronili domów wielkich. Ale chłopi, tacy jak rodzina Feliksa, narażali się dla domów małych. I przecież nie w imię chwały zarezerwowanej dla innych. Gazety podawały nazwisko Feliksa Jaworskiego, dowódcy ułanów.
a nie ojca Feliksa, dowódcy chłopów. W komunikacie z frontu Głos Lubelski donosił: w mordach przeszło 100 chłopów atakowało bolszewików wspólnie z Jaworczykami. Ułani majora Jaworskiego podczas słynnego swego marszu z Puław nad Bug słów nie mają na opisanie tych gorących owacji i serdecznego przyjęcia, jakiego na całym Podlasiu doznawali zarówno od ludności wiejskiej, jak i małomiasteczkowej. Prasa nie pisała też o chłopie Bajku, którego na oczach Feliksa pochłonął absurd wojny. Po powrocie z wiadu ułani pognali szybko do mordów drogą obok cmentarza. W pierwszych domach folwarcznych zginął przypadkiem robotnik dworski Bajek, ojciec pięciorga dzieci. Wychodził ze swojego mieszkania z karabinem na ramieniu, zawieszonym na sznurku. Zapalczywy ułan, widząc bolszewika, przybił go lancą do drzwi. Bajek może pilnował folwarku pod nieobecność Przewłockich, a może gościł bolszewików. Może był ofiarnym sługą Bajkiem, a może Bajkiem wyzyskiwanym proletariuszem. Zależy od bajkopisarza. Ułani nie mieli czasu się nad tym zastanawiać. Gnali dalej, do miasteczka. Feliks znowu miał się przekonać, że wojna to nie bajka. W mordach tłum czerwonoarmiejców rzucił się do ucieczki. Kilku ułanów zajęło się likwidowaniem czerezwyczajki urzędującej na plebanii. Zginęła Gitla Fink i jej komisarz. Reszta uciekła w stronę Głuchowa. Wtedy do głosu doszły kulomioty. Gdy zagęściła się szosa, jeden karabin zaryglował w lot do tunelu kolejowego w Głuchowie, a drugi oczyszczał szosę. Granatnik walił paw z JM. Kara za podpalone wsie i miasta, za rozbój i zabójstwa. Patrzyłem z dziadkiem z okna na pięterku leśniczówki. Przerażony, jak to na wojence ładnie. Widzę to miejsce do dzisiaj. Czy tego dnia widział tam także Rachmila Jerzymowskiego, kolejną ofiarę absurdu wojny? A może zemstę na oślep? Zemsty, która według relacji Rachmila rzeczywiście waliła pawsjem. We wtorek 17 sierpnia poszedłem do mordów. Następnego dnia wkroczyły wojska polskie. Żołnierze wraz z polską ludnością cywilną zaczęli rabować domy żydowskie. Do domu, gdzie mieszkałem, weszli żołnierze i zabrali obecnym wszystko, co mieli ze sobą, a dom zrabowali. Po upływie pół godziny weszła druga grupa żołnierzy i po raz wtóry zrabowała dom. Gdy po 15 minutach znów przyszli żołnierze, nie mieli już nic do splądrowania i zabrali nas ze sobą. O godzinie 5 poprowadzono nas szosą. Tymczasem na jej końcu świętowano zwycięstwo. Czy Feliks i Rachmil uwierzyliby w takie zakończenie jak z bajki, które opisano w Głosie Lubelskim w następujący sposób? W mordach, gdy podczas nabożeństwa ukazało się w kościele kilkunastu naszych ułanów, przez całą świątynię przeszedł szmer radosny i głosy łzami radości nabrzmiałe szeptały: nasi, nasi, patrzcie ludzie, o Jezu miłosierny.